Witam na opowieściach o świętych czy błogosławionych. Dzisiaj opowiem o błogosławionym Jerzym Popiełuszko w związku z wczorajszym wspomnieniem, kiedy to właśnie w 1984 roku został bestialsko zamordowany Jerzy Popiełuszko. Posłuchajmy. Urodził się 14 września 1947 roku w Okopach. Polski kapłan, kapelan Solidarności w Warszawie. W dzieciństwie był typem samotnika. Już wówczas wyróżniał się wśród rówieśników głęboką religijnością. Rodzice prowadzili gospodarstwo rolne. W domu kultywowano pamięć stryja Alfonsa Popiełuszki, żołnierza Armii Krajowej. W latach 1961-1965 Jerzy Popiełuszko uczęszczał do liceum w Suchowoli. Uczył się przeciętnie, miał kłopoty z powodu demonstrowanej zewnętrznie religijności. Po maturze wstąpił do archidiecezjalnego seminarium duchownego w Warszawie. Jako kleryk został przymusowo zmobilizowany do służby wojskowej. W 1972 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk prymasa Stefana Wyszyńskiego. Prowadził działalność duszpasterską w parafiach podwarszawskich w Ząbkach i Aninie, a następnie w kilku parafiach warszawskich. W czerwcu 1980 roku trafił do parafii pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki na warszawskim Zoliborzu. W latach 70. studiował w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 1978 roku był duszpasterzem środowisk medycznych w Warszawie. W sierpniu w 1980 roku związał się ze środowiskami robotniczymi, czynnie pomagał Solidarności, odprawiał msze w strajkującej Hucie Warszawa. Szczyt jego aktywności przypadł na okres po wprowadzeniu stanu wojennego. Prymas Józef Głęb w tych dramatycznych dniach wzywał do spokoju i dialogu. Część episkopatu udzieliła poparcia podziemnej Solidarności, tym bardziej czynili to szeregowi księża. Pomagali ukrywającym się działaczom związku i innym opozycjonistom. Kościoły stały się miejscem głoszenia poglądów odmiennych od dopuszczalnych w oficjalnych mediach. Takim księdzem był również Jerzy Popiełuszko. Odprawiane przez niego msze za ojczyznę gromadziły coraz liczniejsze grono słuchaczy. Władze uważały jego działalność za antypaństwową. Nasyłały konfidentów na jego osobę. Wszczęły przeciw niemu śledztwo. Przeprowadziły rewizję. Sprawa nie ucichła. Ksiądz nie zaprzestał działalności. Władze wzmogły nacisk na biskupów, aby nie tolerowali działalności niższego kleru powiązanego z Solidarnością. Jesienią 1984 roku prymas Głęb, zatroskany o bezpieczeństwo Jerzego Popiełuszki, zaproponował księdzu wyjazd na studia do Rzymu. Ten jednak odmówił. Tak więc 19 października ksiądz Popiełuszko wyjechał do Bydgoszczy. W drodze powrotnej uprowadzili go funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa i następnie zamordowali, a zwłoki wrzucili do Wisły. Mimo sprawy sądowej zabójców motywy zbrodni nie zostały do końca wyjaśnione. Proces beatyfikacyjny został zaingaurowany w 1997 roku. W poczet błogosławionych Kościoła katolickiego Jerzy Popiełuszko został zaliczony przez papieża Benedykta XVI 6 czerwca 2010 roku. Wspomnienie liturgiczne błogosławionego Jerzego Popiełuszki obchodzone jest 19 października. Jest patronem NSZZ Solidarność i imię pochodzenia łacińskiego jego oznacza uprawiający rolę.
Posłuchajmy modlitwy za wstawiennictwem błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Boże, źródło wszelkiego dobra, dziękuję Ci, że w swojej miłości obdarzyłeś błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę godnością kapłaństwa. Posłałeś go, aby gorliwie głosił Twoje słowo. Szafował świętymi sakramentami, mężnie działał w Twoje imię i zawsze był blisko każdego człowieka, wzywając do przebaczenia, jedności i pokoju. Ty obdarzyłeś go łaską męczeństwa, przez co upodobnił się do Chrystusa na drodze krzyżowej. Uwielbiamy i dziękujemy Ci, Panie, za ten wielki dar dla Kościoła, szczególnie za to, że uczyniłeś go pośrednikiem w rozdawnictwie łask. W swoim nieskończonym miłosierdziu racz, proszę, zaliczyć go w poczet świętych, a mnie za jego wstawiennictwem udziel łaski, o którą z ufnością Ciebie proszę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławiony Jerzy, módl się za nami. Litania do błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Błogosławiony Jerzy Męczenniku, módl się za nami. Odważny wyznawco Chrystusa, módl się za nami. Wierny świadku Ewangelii, módl się za nami. Zapatrzony w krzyż Zbawiciela, módl się za nami. Czcicielu Maryi Niepokalanej, módl się za nami. Oddany od dzieciństwa Bogu, módl się za nami. Wychowany w pobożnej rodzinie, módl się za nami. Gorliwy w służbie ołtarza, módl się za nami. Pragnący naśladować świętych, módl się za nami. Wierny głosowi powołania, módl się za nami. Apostole godności człowieka, módl się za nami. Obrońco nienarodzonych, módl się za nami. Miłosierny dla cierpiących, módl się za nami. Wrażliwy na los pokrzywdzonych, módl się za nami. Dobry pasterzu ludzi pracy, módl się za nami. Uczący zło dobrem zwyciężać, módl się za nami. Wzywający do męstwa i solidarności, módl się za nami. Broniący wartości ewangelicznych, módl się za nami. Przestrzegający przed chęcią odwetu, módl się za nami. Wzywający do trwania w nadziei, módl się za nami. Niesprawiedliwie oskarżony, módl się za nami. Okrutnie umęczony, módl się za nami. Kapłanie wierny aż do końca, módl się za nami. Męczenniku prawdy i wolności, módl się za nami. Orędowniku spraw Kościoła i narodu, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Głosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu, a nie powściągłem ust moich, o czym Ty wiesz, Panie. Módlmy się, Wszechmogący Wieczny Boże, Ty w swojej opatrzności uczyniłeś błogosławionego Jerzego prezbitera niezłomnym świadkiem Ewangelii miłości. Wejrzyj, proszę, na jego męczeńską śmierć w obronie wiary oraz godności człowieka i przez jego przyczynę spraw, byśmy żyli w prawdziwej wolności i zło dobrem zwyciężali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam gorąco. Z Panem Bogiem.